Cześć, witajcie, nazywam się Robert Mazurek, witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. W dzisiejszym odcinku będzie test poranka edycja 2021 i będzie to dla 9 prostowników, które teraz zobaczycie na ekranie. Będą to prostowniki o parametrach od 12 do 17 amperów, miały być tylko 15, ale dzięki widzom kanału Mr. Akumulator trafił się również Ultimate Speed 17 i Sena 12 amperowa z Biedronki, w związku z czym postanowiłem dołączyć je do tego testu poranka. Na czym polega test poranka? Trafia Wam się sytuacja taka, że macie rozładowany akumulator, musicie go naładować dość szybko i chcecie użyć jednego z tych 9 urządzeń. Test poranka polega na tym, że daje tylko 12 godzin tym prostownikom naładowanie, tak abyście na drugi dzień rano, jeżeli byłaby taka sytuacja, mieli w pełni naładowany akumulator. Dodatkową przeszkodą dla tych prostowników będzie to, że akumulator, który podłączę do ładowania, będzie bardzo głęboko rozładowany. Gęstość elektrolitów w tym akumulatorze będzie na poziomie 1,13 grama na centymetr sześcienny przy napięciu 11,97 V. Ten akumulator przy takim rozładowaniu generuje z siebie jeszcze 408 amperów według normy EN i każdorazowo będę tak przygotowywał akumulator przed podłączeniem kolejnego prostownika. Teraz omówię ładowanie wszystkich 9 prostowników, a później zrobimy podsumowanie. Pierwszy prostownik Prostel Car 15-amperowy ładuje 12 godzin, tylko tyle, ile pozwala AlphaBat, czyli wykorzystuje pełną możliwość czasową. Maksymalne napięcie, jakie osiąga w trakcie tego ładowania, to 17,1 V, zaś maksymalne natężenie, jakie pojawia się w trakcie tego ładowania, to 10,95 A. Odczekując 12 godzin od zakończenia takiego ładowania, sprawdzam parametry pojemnościowe tego akumulatora i podłączam pod niego AlphaBata 25 amperami rozładowuję ten akumulator i obliczam pojemność rezerwową tego akumulatora, która wyrażona jest w minutach, na 86 minut. Pojemność rezerwowa pozwala mi przeliczyć i oszacować pojemność wyrażoną w amperogodzinach na 53,71 A. W trakcie tego ładowania wtłoczono w akumulator 61,87 A. Dodatkowo ten akumulator 12 godzin od zakończenia ładowania miał napięcie 13,09 V, czyli 13,9 V. Prąd rozruchowy, jaki generował z siebie według normy EN, to 730 A, zaś w temperaturze 21 stopni gęstość elektrolitu po takim ładowaniu wynosiła 1,31 g na centymetr sześcienny. Drugim prostownikiem, który podjął wyzwanie testu poranka, to jest Hertz i ten akumulator również wykorzystał pełny czas ładowania i ładował przez 12 godzin. Maksymalne napięcie, jakie zarejestrował AlphaBat, to 16,65 V, maksymalne natężenie, jakie zarejestrował AlphaBat, to 7,95 A. Po takim ładowaniu odczekałem 12 godzin i sprawdzimy parametry pojemnościowe. Ten akumulator obciążony prądem o natężeniu 25 A do napięcia 10,5 V rozładowuje się przez 100 minut, co pozwala nam oszacować pojemność tego akumulatora na 63,32 A. W akumulator wtłoczono 40,88 A. 12 godzin od zakończenia ładowania ten akumulator miał napięcie 13,14 V, zaś generował z siebie 746 A prądu według normy EN, oszacowane przez Midtronica i w temperaturze 17 stopni Celsjusza gęstość w tym akumulatorze wyniosła 1,27 g na centymetr sześcienny. Trzeci prostownik z wyzwania test poranka 2021 to Eltraf 15-amperowy i ten prostownik ładował tylko przez 3 godziny 32 minuty, po czym zakończył ładowanie i nie wykorzystał pozostałego czasu. Maksymalne napięcie, jakie zarejestrował AlphaBat, to 13,72 V, zaś maksymalne natężenie, jakie pojawiło się w trakcie tego ładowania, to 9,95 A. Ten akumulator 12 godzin po tym, jak minął 12-godzinny czas na ładowanie tego akumulatora, został obciążony prądem o natężeniu 25 A i po 52 minutach pojawiło się 10,5 V na tym akumulatorze, co pozwoliło nam oszacować pojemność tego akumulatora na 32,93 A. W akumulator wtłoczono 22,93 A. 12 godzin po tym, jak AlphaBat ukończył proces ładowania, czyli w tym wypadku od tego zakończenia procesu ładowania minęło ponad 20 godzin, akumulator ma napięcie 12,95 V, generuje z siebie 705 A według normy EN.
W temperaturze 17 stopni Celsjusza gęstość elektrolitu wynosi 1,19 gramów na centymetr sześcienny. Czwartym prostownikiem, jaki wziął udział w teście poranka edycja 2021, to Stevpol 15-amperowy. Ten prostownik wykorzystał pełne 12 godzin ładowania. Maksymalne napięcie, jakie zarejestrował Alphabat, to 16,62 V. Maksymalne natężenie prądu, jakie zarejestrował Alphabat w trakcie ładowania, to 10,14 A. I ten akumulator 12 godzin po zakończeniu ładowania, obciążony prądem o natężeniu 25 A, rozładowuje się przez 102 minuty, aż na końcówkach tego akumulatora pojawi się napięcie 10,5 V, co pozwala nam oszacować pojemność tego akumulatora na 62,62 A. W akumulator wtłoczono 51,90 A. 12 godzin od zakończenia procesu ładowania akumulator ma napięcie 13,39 V, generuje z siebie 745 A według normy N prądu rozruchowego oszacowanego przez Midtronica i w temperaturze 18 stopni Celsjusza gęstość wynosi 1,27 g na centymetr sześcienny. Piąty prostownik to Ultimate Speed z Lidla, 17-amperowy i ten prostownik podłączony pod tak rozładowany akumulator, przypominam, do gęstości 1,13 g na centymetr sześcienny. Z pełnych 12 godzin wykorzystuje jedynie 7 godzin 12 minut. Po tych 7 godzinach i 12 minutach zakończył proces ładowania i maksymalne napięcie, jakie zarejestrował Alphabat, wyniosło 14,28 V, zaś maksymalne natężenie, jakie wygenerował z siebie ten prostownik, wynosiło 13,85 A. I po takim ładowaniu, odczekując 12 godzin, obciążam ten akumulator prądem o natężeniu 25 A i po 98 minutach na końcówkach tego akumulatora pojawia się napięcie 10,5 V, co pozwala oszacować pojemność tego akumulatora na 60,9 A. Ta ładowarka Ultimate Speed w trakcie tego trochę ponad 7-godzinnego procesu ładowania wtłoczyła 44,61 A w akumulator. 12 godzin od zakończenia procesu ładowania ten akumulator miał napięcie 13,14 V, generował z siebie 725 A według normy EN i przy 18 stopniach Celsjusza temperatury gęstość elektrolitu wyniosła 1,16 g na centymetr sześcienny. Szósty występujący w teście poranka to ładowarka PowerMate PM30T 15-amperowa. Czytając dokładnie w opisie, te 30 A pojawia się jako taki pobudzający prąd tylko na krótki okres czasu w pierwszej fazie ładowania, zaś należy to traktować jako zwykłą 15-amperówkę. Ta ładowarka z 12 godzin potencjalnego czasu na ładowanie wykorzystała jedynie 3 godziny 28 minut, po czym uznała, że naładowała ten akumulator. I maksymalne napięcie, jakie zarejestrowałem przy ładowaniu tej ładowarki, wynosiło 14,3 V, zaś maksymalne natężenie, jakie generowała z siebie ta ładowarka, to 14,23 A. 12 godzin po tym czasie podłączyłem ten akumulator pod Alphabata i po 76 minutach obciążania tego akumulatora prądem o natężeniu 25 A pojawia się napięcie 10,5 V i to pozwala mi oszacować pojemność tego akumulatora na 47,94 A po takim ładowaniu. Ta ładowarka w ten akumulator wtłoczyła 35,28 A. 12 godzin od zakończenia procesu ładowania ten akumulator ma napięcie 13,1 V, generuje z siebie 714 A według normy EN i w temperaturze 16 stopni Celsjusza gęstość wynosi 1,16 g na centymetr sześcienny. Siódmy zawodnik tego testu to Sena 12-amperowa pochodząca wprost z Biedronki i Sena z 12 godzin wykorzystuje 7 godzin 29 minut, po czym uznaje, że naładowała ten akumulator skutecznie, według niej. Maksymalne napięcie, jakie zarejestrowaliśmy przy użyciu Alphabata w trakcie tego ładowania, wynosiło 14,52 V, a maksymalne natężenie, jakie wygenerowała z siebie, to 12 A. Dokładnie tyle, ile obiecała na etykiecie, dokładnie tyle się pojawiło. 12 godzin później podłączam Alphabata, obciążam akumulator ładowany tą Seną 12, prądem o natężeniu 25 A i 10,5 V pojawia się po 88 minutach. Pozwala mi to oszacować pojemność tego akumulatora na 56,09 A. W czasie tych trochę ponad 7 godzin w akumulator wtłoczyła ta ładowarka Sena 44,22 A.
12 godzin po zakończeniu procesu ładowania, parametry elektryczne akumulatora 13,8 V, prąd rozruchowy 715 A i w temperaturze 16 stopni Celsjusza gęstość elektrolitu wynosi 1,19 g na centymetr sześcienny. Ósma ładowarka to będzie ładowarka semi. Nie bierzcie jej pod uwagę, jeżeli chodzi o ocenę w tym teście, bo po pierwsze alfabet mi się przestawił nie na 12 godzin, a na 48 godzin i po drugie ta ładowarka posiada zupełnie inny chip niż wymyślił go pan Andrzej Pietrzak, twórca tej ładowarki semi 15-amperowej. Pan Andrzej na moją prośbę troszeczkę inaczej oprogramował tego chipa i bardzo eksperymentalnie zwiększył napięcie i troszeczkę dokonał zmian w tych swoich algorytmach, ale był dość sceptyczny co do tego mojego pomysłu i w przypadku tej ładowarki nie dość, że to będzie 48-godzinny proces ładowania, co będzie niewspółmierne, czterokrotnie dłuższy czas na ładowanie w porównaniu do innych biorących udział w tym teście, to jeszcze parametry nie są takie, jak przewidział producent, tylko takie, jak wymyśliłem sobie ja, także potraktujmy tą ładowarkę jako gościa specjalnego, na podstawie którego wspólnie z Piotrkiem Pięciakiem popracujemy nad dobrym algorytmem, bo jest to ładowarka oparta o transformator, czyli ma bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o możliwości. Kwestia dokładnego przemyślenia algorytmu ładowania. Nad tym popracujemy właśnie wspólnie z Piotrkiem Pięciakiem, z Andrzejem Pietrzakiem, z twórcą tego urządzenia, tak aby no, może pojawiła się konkurencja dla Kulona, konkurencja Made in Poland, bo produkty pana Andrzeja Pietrzaka różnią się tym, że nie ma tam tak jak typowo transformator, diody i w zasadzie kończymy zabawę. Poprostownik posiada też odpowiednio sterowanie elektroniczne, które pozwala regulować parametry w trakcie ładowania. Także tego prostownika nie bierzcie pod uwagę. Jest to bardzo eksperymentalny proces i ja względem takiej uczciwości was widzów powiem, jak wyszły parametry. Natomiast są to parametry, o które poprosiłem ja, z którymi nie do końca twórca się zgadzał, że będzie to z korzyścią dla urządzenia i nad tym będziemy jeszcze pracować. Semi 15-amperowy, tak jak wspomniałem wcześniej, ładuje się z pomylonym programem, czyli alfabet pilnuje go już przez 48 godzin. Maksymalne napięcie, jakie w tych 48 godzinach zarejestrował alfabet, to 16,7 V, maksymalne natężenie to 8,9 A i odczekując 12 godzin od zakończenia tego procesu ładowania, obciążając akumulator prądem o natężeniu 25 A, akumulator rozładowuje się przez 78 minut, nim na jego końcówkach pojawi się napięcie 10,5 V. Przeliczając to na amperogodziny, wychodzi nam 49,62 amperogodziny. W akumulator wtłoczono 38,7 amperogodziny. 12 godzin od zakończenia tego procesu ładowania napięcie na akumulatorze wynosi 13,24 V. Generuje z siebie ten akumulator 715 A według normy EN i przy temperaturze 16 stopni Celsjusza gęstość wynosi 1,18 g na centymetr sześcienny. Ostatnim prostownikiem, który weźmie udział w teście poranka, będzie kukla 15-amperowa. I tutaj malutka uwaga, z kuklą mieliśmy już do czynienia w kilku filmach i po prostu wiem, że przestawiając tą kuklę w maksymalne ustawienia, ta kukla będzie się włączać, wyłączać, włączać, wyłączać, w związku z tym jest to jedyny prostownik, którego ustawiłem na 3/4 potencjału możliwości tego amperomierza, aby dać szansę temu urządzeniu, gdyż wielokrotnie na kanale Mr. Akumulator to urządzenie było, uważam, że w miarę niepotrzebnie krytykowane, natomiast sprawdźmy. Jest to jedyne urządzenie, gdzie nie wykorzystałem maksymalnego potencjału tego prostownika. I przy tym ustawieniu, o którym wspomniałem wcześniej, kukla wykorzystuje pełne 12 godzin ładowania. W trakcie tych 12 godzin ładowania maksymalne napięcie, jakie zarejestrował alfabet, to 16,56 V, zaś natężenie maksymalne, jakie zarejestrował alfabet, to 6,99 A. Ten akumulator, odczekując 12 godzin po zakończeniu procesu ładowania, obciążony prądem o natężeniu 25 A po 90 minutach na końcówkach tego akumulatora pojawia się napięcie 10,5 V. To pozwala nam oszacować pojemność tego akumulatora na 56,67 amperogodziny. W akumulator wtłoczono w trakcie tego procesu ładowania 12-godzinnego 45,96 amperogodziny. 12 godzin po zakończeniu procesu ładowania na akumulatorze było napięcie 13,6 V. Prąd rozruchowy, jaki generował z siebie ten akumulator, to 719 A i w temperaturze 17 stopni Celsjusza
Celsjusza gęstość elektrolitu wyniosła 1,26 grama na centymetr sześcienny. I tak oto wyglądają wyniki tych 9 prostowników. Co do Eltrafa, który się rozłączał wcześniej, podjąłem jeszcze jedną próbę i ta jeszcze jedna próba skończyła się po troszkę ponad 2 godzinach. Również prostownik zakończył to ładowanie. Dałem taką szansę jeszcze raz temu prostownikowi, żeby upewnić się, czy przypadkiem nie popełniłem jakiegoś błędu. Wszystkie te prostowniki, wszystkie te ładowarki ustawiałem na maksymalny zakres możliwości ładowania po jakimś czasie. Na samym początku pozwoliłem im ruszać dość powoli, później przełączałem na coraz mocniejsze parametry, tak aby już po tych około 2 godzinach mogły jechać na maksymalnych parametrach swoich możliwości, z wyłączeniem oczywiście Seny i Ultimate Speeda, które z automatu ustawiłem w takie maksymalne parametry ładujące. No i teraz tak, patrząc pod kątem gęstości, to te najlepsze gęstości pojawiły się w tym Prostel Carze, 1,31 gramów na centymetr sześcienny. No, dla mnie nie jest to zbyt najszczęśliwsze rozwiązanie, bo o tyle, o ile 1,28 oznacza, że wszystkie reakcje elektrochemiczne zostały odtworzone i wrócił nam elektrolit z powrotem do pierwotnej wersji, bo co się dzieje z elektrolitem w trakcie ładowania i rozładowania, mówiłem tutaj o to w tym filmie dość dokładnie. Jest to taki dość monotonny film opisujący procesy elektrochemiczne, ale jeżeli chcesz zobaczyć, to zerknij. Natomiast 1,31 oznacza tyle, że nastąpił znaczący ubytek wody z elektrolitu i została zachwiana struktura wody względem kwas siarkowy. Nie jest to też dobre dla elektrolitu. Oznacza to, że elektroliza była na tyle burzliwa, że po naładowaniu akumulatora, kiedy płyty przestały już przyjmować ładunki elektryczne, nastąpił rozpad wody na wodór i na tlen, czyli ubywało nam wody i przybywało nam stężenia kwasu siarkowego. Także to też nie jest najszczęśliwsze. Później po 1,27 gramów na centymetr sześcienny miał Hertz i Stefpol. Powiedzmy, że już wolałbym mieć 1,27 jak 1,31 na ten moment i kukla 1,26, i w przypadku kukli to był jedyny prostownik, którego nie ustawiłem na maksa, bo po wielu doświadczeniach wiedziałem już, czego się spodziewać. Pod kątem pojemności akumulatora najlepsze parametry wygenerował ten prostownik Stefpol EST305, pozwolił rozładować się akumulatorowi przez 102 minuty. Niesamowicie fajny parametr. Drugi bardzo bliski parametr to był Hertz, 100 minut. Także to też dość blisko i zaskakujący niezły parametr Ultimate Speeda, bo zobaczcie, tam było aż 98 minut pozwolił się rozładowywać ten akumulator, mimo że gęstość miał na poziomie 1,16. Taki ewenement. Będę musiał się nad tym zastanowić, skupić, co z czego mogło wynikać. Natomiast w przypadku wszystkich tych prostowników sądzę, że na drugi dzień rano dalibyście radę bez większych kłopotów przynajmniej jednokrotnie, czy też dwukrotnie spróbować uruchomić swój samochód. W przypadku Prostelkara, Herca, Stefpola i kukli na 100% dalibyście radę uruchamiać ten samochód, bo oznacza to, że wszystkie parametry chemiczne, elektrochemiczne zostały odzyskane. W przypadku, tak jak powiedziałem, tego Prostelkara zbyt wysoko, zbyt niebezpiecznie, napięcie 17,1 V. Na pewno nie podłączałbym pod ten prostownik żadnego akumulatora w pełni bezobsługowego, takiego, w którym nie będziecie mieli później możliwości uzupełnienia wody. Żaden z tych prostowników z wyłączeniem Semi, z wyłączeniem tego Ultimate Speeda i tej Seny z Biedronki nie podłączałbym pod akumulatory typu AGM lub akumulatory typu żel, bo w przypadku Semi macie przełącznik, który pozwala Wam przełączyć na żel lub na zwykły kalcjum-kalcjum. W przypadku tych automatów Ultimate Speeda z Lidla i Seny z Biedronki te napięcia są na tyle niskie, że w przypadku ładowania akumulatora AGM czy żela nie zrobicie w żaden sposób krzywdy akumulatorowi, czyli one są uniwersalne. Natomiast tego Prostelkara osobiście bym nie polecał. To napięcie szybujące tam do 17,10 to dla mnie jest zbyt niebezpieczne, zbyt niepewne. Jeżeli byście zostawili ten akumulator na zbyt długo pod taki prostownik, moglibyście się spotkać z wieloma nieprzyjemnościami. Herca znam tylko i wyłącznie z tego jednego testu. Hertz, Stefpol i na trzecim miejscu kukla to są te trzy rozwiązania, które osobiście poleciłbym na podstawie tego testu. Jeżeli mielibyście możliwość odkręcenia korków, dolania wody, która
potencjalnie może ubywać w każdym akumulatorze w trakcie takiego ładowania, gdzie to napięcie jednak jest troszeczkę wyższe niż zalecane. W związku z tym, że w niedługim czasie będziemy mieć do czynienia z kolejnym sezonem żeglarskim, kamperowym, turystycznym i tak dalej, postaram się takie mocniejsze ładowarki również zestawić ze sobą, ładowarki elektroniczne, na które będziemy ładować różne akumulatory, zarówno duże pojemności zwykłych kwasiaków, jak i duże pojemności akumulatorów typu AGM lub żel, ale to kwestia powiedzmy dwóch, może trzech miesięcy i zobaczymy, jak będzie wyglądało takie ładowanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś uwagi lub propozycje, składajcie je pod spodem. Test poranka, który zobaczycie już za rok, czyli test poranka sezon 2022, będzie wyglądał zupełnie inaczej. Bo mniej więcej w okolicach października zaproponuję Wam pewne rozwiązanie. Zrobimy zrzutę i skupimy wszystko, ale to wszystko, co ma jakąkolwiek znaczącą sprzedaż na rynku, czy to na portalach aukcyjnych, czy też przez strony internetowe, i zrobimy taki gruby, globalny test. Zaproszę do pomocy Tomka Chudego, Piotrka Pięciaka, tak aby rozłożyć tą pracę na kilka osób i jak będzie tam 20, 30, 40 czy 50 przeróżnego rodzaju urządzeń, będzie to całkowity przekrój tego, co jest dostępne na polskim rynku. Wszystkie urządzenia, które były moje, zamieszczam na aukcji Allegro od symbolicznej złotówki, link pod spodem. Każdą złotówkę, którą zainwestujecie w te urządzenie, przeznaczę na kolejne testy i badania w Akubis Labu. Serdecznie pozdrawiam ze Szczecina, Robert Mazurek. Cześć! Potrzebne Ci wsparcie, wyniki, diagnostyki, dobór baterii do układu elektryki, testy jakości najlepszej techniki. Zapraszam osobiście lub na YouTube'owe filmiki. Będę tam wiercić, kręcić, podpinać i badać, przeciążać, zalewać, próbować też wysadzać. W poszerzaniu świadomości o ich jakości, terminologia długowieczności. Bo to Mester akumulator, twój nawigator, defibrylator. On wyjaśni Ci tą kwestię, jak zbudowane są i działają różnego rodzaju baterie. To Mester akumulator, twój nawigator, defibrylator. Rozjaśnia mitologiczne brednie i nie pozwoli ziomuś, abyś wybrał błędnie.